Państwa, kontynuując tu interaktywne dokazywanie, przechodzimy do pytań, jakie Państwo tutaj, jakimi Państwo mnie łaskawie zasypujecie. Pan Łukasz Stawicki pyta, czy dostrzega Pan pozytywne aspekty Zjednoczonej Europy, Unii Europejskiej, jeśli tak, to jakie? Czy w dzisiejszym zglobalizowanym świecie, gdzie wyścig między USA, Chinami i Rosją nabiera tempa, pojedyncze państwa Europy znaczyłyby cokolwiek w pojedynkę? To jest mniej więcej tego rodzaju szantaż, jaki występuje w Polsce w stosunkach wewnętrznych. Musimy głosować, musimy popierać Prawo i Sprawiedliwość, bo jak nie, no to wtedy będzie jeszcze gorzej. Ale co może być gorzej? Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do, nie to nawet sprzedania, tylko do oddania nam Żydom, nas Żydom w niewolę. No, nic innego Platforma Obywatelska jako obóz zdrady i zaprzaństwa zrobić by nie mogła. Przecież nie zażądałaby od Żydów pieniędzy, tylko by nas przekazała tak samo za darmo jak i PiS, więc to jest szantaż moralny, który no, myślę, że na coraz mniejszej liczbie ludzi robi wrażenie i bardzo dobrze. Natomiast, no cóż, ja jeśli chodzi o Unię Europejską, to mam taki pogląd, jaki wyraziła osoba znacznie bardziej doświadczona ode mnie w polityce europejskiej. Mówię o Margaret Thatcher, która nie kibicowała polityce europejskiej, tylko ją kreowała, ba, światową politykę kreowała. I ona powiedziała, że Unia Europejska to jest pseudonim niemieckiej hegemonii w Europie. Zgadzam się z tą oceną. Teraz tylko przeżywamy okres takiego zamętu, bo się niemieckie przywództwo w Europie trochę zachwiało. No i Niemcy robią wszystko, żeby tę kierowniczą rolę odzyskać. Czy w dzisiejszym zglobalizowanym świecie, gdzie wyścig i tak dalej, no wie pan, na przykład Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej, bo nie chce. No ale jakoś daje sobie radę w tym globalistycznym wyścigu i myślę, że jakby Polska miała tak, była w takiej sytuacji jak Szwajcaria, no to chyba mielibyśmy powody do zadowolenia znacznie większe niż mamy w tej chwili. Pozytywne aspekty Zjednoczonej Europy. To wie pan, Zjednoczona Europa to nie można moim zdaniem stawiać znaku równości między Zjednoczoną Europą a Unią Europejską. Otóż Europa była zjednoczona jeszcze w latach 80. przynajmniej jako wspólny rynek i to był bardzo dobry pomysł. On polegał na zniesieniu wewnętrznych ceł w Europie. Bardzo silny impuls rozwojowy Europa wtedy uzyskała. No i niektórzy wpadli na pomysł, żeby na tym jeszcze ustanowić taką polityczną przybudówkę i właśnie Unia Europejska jest taką polityczną przybudówką, która niestety osłabia czy wyhamowuje te pozytywne impulsy, jakie państwa europejskie uzyskały dzięki wspólnemu rynkowi. Jeszcze nie byłoby to takie złe, gdyby nie traktat z Maastricht. Bo do traktatu z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 roku, Europa funkcjonowała w formule federacji, czyli, przepraszam, konfederacji, czyli związku państw suwerennych tam, które tam się układają i tak dalej, ale nie muszą rezygnować z własnych interesów państwowych. Traktat z Maastricht zmienił to, zastąpił formułę konfederacji, czyli związku państw, formułą federacji, czyli państwa związkowego. To jest zupełnie inna jakość. No i co obserwujemy? A obserwujemy systematyczne wypłukiwanie suwerenności z państw członkowskich na rzecz, w służbie suwerenności
z Republiki Federalnej Niemiec. Nie wiem, czy powinniśmy się z tego cieszyć. Być może, że obóz zdrady i zaprzaństwa się raduje, bo to wykonuje zadanie po prostu, ale ja nie muszę się radować, więc się nie raduję. Następne pytanie pana Łukasza Stawickiego. Czy podziela pan pogląd, że istnieje być może coś takiego jak szczególne cechy narodowe, zbiorowa świadomość i mentalność, skąd się wzięły pewne stereotypy na temat Polaków, Niemców czy Anglików? Jeśli tak, to jakie negatywne cechy przypisałby pan Polakom i z czego one wynikają? Ja nie wiem, czy takie cechy narodowe są. Czy istnieje jakaś zbiorowa świadomość i mentalność? Te stereotypy wzięły się z propagandy. Na przykład to, że Polacy mają instynkt anarchiczny, to się wzięło z XVIII-wiecznej propagandy francuskich filozofów, którzy działali na zamówienie trzech mocarstw rozbiorowych. W związku z tym, a francuscy filozofowie to tam tak pisali, bo na obstalunek, więc to nie znaczy, że to wszystko prawda. Jeśli, no Niemcy tak samo, Niemcy uchodzą za naród bardzo taki zdyscyplinowany i tak dalej. Co do Anglików, to jeśli bym tu jakąś cechę narodową miał przywitać, to przede wszystkim Anglikom, którzy mają poczucie wyższości nad innymi narodami. Ja nawet bym powiedział, że pod tym względem właśnie Anglicy są najbardziej cywilizowanym, dzikim narodem w Europie w każdym razie, być może nawet na świecie. Na czym polega dzikość? Na tym, że taki naród nie uważa innych narodów za takie równe sobie, tylko uważa, że to jest, że one stanowią gorszy sort. I Anglicy, chociaż nigdy, bo są bardzo tacy uprzejmi i tak dalej, to nigdy tego głośno nie powiedzą, ale tak naprawdę uważają. Takie mam wrażenie, tak naprawdę uważają i z tego się bierze skłonność do instrumentalnego traktowania innych narodów, poświęcania ich w imię interesów angielskich. Drugim takim narodem są Żydzi. Oni też mają skłonność do instrumentalnego traktowania innych narodów, co wynika z poczucia wyższości, które się wzięło z przekonania, że są narodem szczególnie umiłowanym przez Stwórcę Wszechświata. No, oni tak sami o sobie głoszą, więc no, który naród by nie chciał być szczególnie umiłowany przez Stwórcę Wszechświata? Każdy, jak czytałem tajną historię Mongołów, to tam też tacy, oni to samo twierdzili, w związku z tym pod tym względem akurat nie różnią się od Żydów. No Żydom się po prostu pewne rzeczy lepiej udają, ale to wszystko. I jeszcze raz pan Łukasz Stawicki. Profesor Wolniewicz twierdził, że korzeniem każdej religii jest świadomość ludzi, że umrą. Gdyby nie byli tego świadomi, to żadna religia nie przyszłaby im do głowy. No to jakby nie byli świadomi tego, że umrą, to w ogóle nie byliby świadomi. Świadomość ludzka obejmuje różne takie elementy, między innymi takie przeznaczenie, że każdego czeka śmierć. Rzeczywiście to jest jeden z powodów, dla którego religia istnieje w postaci wspólnego przekonania co do tego, jaki los człowieka spotyka po śmierci takiej fizycznej, czy następuje jakaś odmienna jakość egzystowania, czy też nic nie następuje. No i ponieważ tego nie wiemy, w związku z tym mamy dwie religie. Jedną taką religię, która zakłada istnienie duszy nieśmiertelnej, a drugą taką religię, która zakłada, że duszy nieśmiertelnej nie ma. No, na przykład przedstawicielem tej drugiej jest pan Aleksander Kwaśniewski, który twierdzi, że on duszy nie ma. Ja mu wierzę chętnie, jak wystarczy na niego popatrzeć, żeby się o tym przekonać. Zresztą, któż może takie rzeczy wiedzieć lepiej od niego? Być może, że jedni ludzie mają duszę, a inni nie mają. To nie wiem, to jest oczywiście niezgodne z podstawowym twierdzeniem chrześcijańskim, że każdy człowiek ma duszę nieśmiertelną.
No może i ma, ale to tam dusza duszy chyba nierówno. I dlatego też jedna religia może zastąpić inną, ale korzeń pozostanie nienaruszony. Zmienia się tylko forma, pęd, który z niego wyrasta. Czy podziela pan ten pogląd? No, to jest fakt, to nie jest pogląd. No, religie są różne, rzeczywiście wyrastają z tego samego pędu, ponieważ ludzie na swój sposób je tam, wyobraźnia też odgrywa rolę. Nawiasem mówiąc, wszystkie takie religie utrzymują, że to one są prawdziwe. Także to jest też pewna taka kłopotliwa sytuacja, no ale to my tego tutaj nie zmienimy. W każdym razie ma pan rację, że formy się zmieniają, natomiast ten pęd, korzeń jest nienaruszony. Pan Tomasz Bazelczuk. Szanowny panie redaktorze, czy zechciałby pan poruszyć sprawę chazarskich korzeni Żydów? I to Żydów jest w cudzysłowie. No, proszę pana, udowadnianie Żydom, że nie są Żydami, przekracza moje siły. Niech się pan nie gniewa, ale to już jest ponad moje siły, bo no, co może być najlepszym, wie pan, przejawem, czy najbardziej jaskrawym przejawem antysemityzmu? Negowanie istnienia narodu żydowskiego. Otóż jak Żydzi twierdzą, że są Żydami, to ja przyjmuję to do wiadomości. Nie będę im udowadniał, że nimi nie są. W końcu, któż takie rzeczy może wiedzieć lepiej od nich? Pan Filip Bielicki. Panie Stanisławie, czy nie wydaje się panu, że jedyną opcją, by upadł socjalizm, jest duży kryzys? Czy i to byłoby za mało? Na demokrację w sprawie wolności nie ma co liczyć. Obawiam się, że pokolenia są tak mocno duraczone, że prędko ktoś zrobiłby ze społeczeństwa kolejny proletariat zastępczy. No to kryzys wcale tutaj nikogo nie immunizuje. Przeciwnie, jak oduraczone społeczeństwo w sytuacji kryzysowej, to tym bardziej by liczyło na to, że rząd się nimi zajmie, no i znikąd nadziei. Ja bym raczej upatrywał szansę w jakimś takim podniesieniu dobrobytu na wyższy poziom. Wtedy ludzie by uznali, że opieka rządowa im do niczego się nie przydaje, przeciwnie, staje się coraz bardziej uciążliwa i może nawet i w warunkach demokratycznych by z tej kurateli rządowej zrezygnowali. Pan Tomasz Pięta. Pytanie. Szanowny panie Stanisławie, czy według pana są książki, których nie warto czytać? Ależ oczywiście, całe biblioteki tych książek są, także jeśli tak, to po czym poznać taką książkę? No jak to po czym? Że nikt jej nie czyta. Jakoś bez tego się obywa. Także myślę, że tak, jak książka, to w bibliotece na przykład można się zorientować, czy książka jest wypożyczana, czy nie, bo tam katalog jest i od razu widać. Ja kiedyś zadałem sobie trud odwiedzenia biblioteki Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i poprosiłem tam kilka, chyba 10 prac doktorskich, których tytuły mnie zainteresowały. Muszę powiedzieć, że trafiłem w dziesiątkę. Byłem jedynym czytelnikiem tych rozpraw, a one czasami miały i 20 lat tam leżały, także widać było, że to nikt tego nie czyta i jakoś jurysprudencja się posuwa naprzód, obywając się bez tych wiekopomnych dzieł. Pani Teresa Molle Osada. Dlaczego Żydzi mogą w Polsce posługiwać się nazwiskami sugerującymi, że są Polakami? O, to stara sprawa, proszę pani. Między innymi dlatego, że w czasach saskich, za bodajże Augusta III, jeśli dobrze pamiętam, a może nawet wcześniej, ale za Augusta III to na pewno,
Sejm wprowadził zasadę, że każdy Żyd, który dokonuje konwersji, to znaczy ochrzci się w kościele katolickim, dostępuje nobilitacji. No i jak dostąpił nobilitacji, to trzeba mu było jakieś nazwisko takie sprokurować. No i między innymi jednym z tych to Stanisław Bystroń pisze w swojej książce Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Między jeden rozdział jest poświęcony nazwiskom, no i wymienia tam takie nazwisko, które jest arcypolskie, Dobrowolski. Dobrowolski. Otóż co to nazwisko? To nazwisko zawiera informację, że ta konwersja nastąpiła dobrowolnie, że ten Żyd, który się przechrzcił, nie został do tego w żaden sposób przymuszony. Więc to taki rodzaj. A tam później Stalin kazał tym Żydom, których tu przysyłał do Polski, żeby nas stresowali do komunizmu, to kazał im zmienić nazwiska, żeby tak się nie rzucali w oczy, żeby uniknąć ostentacji. No i tak się to właśnie, mamy to aż do dnia dzisiejszego. Przy czym Polacy mogą mieć, wie pani, co to znaczy Polacy, no, czy to obywatele polscy, no to mają różne nazwiska, na przykład tacy polscy patrioci, jak spolszczeni Niemcy, na przykład Bogumił Lindę. No to on był niewątpliwie polskim patriotą, czy Artur Oppmann. Artur Oppmann był pochodzenia niemieckiego, nosił nazwisko nie polskie oczywiście, tylko niemieckie, no ale był Polakiem, nawet dostał prawo, chociaż nigdy nie służył w wojsku, dostał prawo noszenia munduru za budzenie ducha militarnego w narodzie, bo on opublikował cykl takich poematów o militarnych takich zwycięstwach oręża polskiego, no i władze wojskowe w uznaniu tej zasługi dały mu prawo noszenia munduru w randze z dystynkcjami podpułkownika. No i Artur Oppmann na pewno tam w skrytości oblał łzami szczęścia ten mundur, ale potem tak zaczął kręcić nosem, powiadał, za tyle lat służby wojskowej tylko podpułkownik, a jak mówiłem, ani jednego dnia w wojsku nie przesłużył. Pan Tomasz Mikutel. Szanowny panie Stanisławie, czy poza sądami, wojskiem i policją dopuszcza pan możliwości istnienia jeszcze jakiejś gałęzi, którą mogłoby się państwo zajmować, na przykład infrastrukturą? Drugie pytanie, jakie liberalne rozwiązanie był pan zastosował w Polsce, aby rozliczyć się z jawnie antypolską narracją w mediach polskojęzycznych na terenie naszego nieszczęśliwego kraju? No, myśmy to już publikowali w Unii Polityki Realnej w programie UPR-u z roku 1990, że przewidywaliśmy 6 resortów. Po pierwsze takich, które wiążą się ze stosowaniem przemocy, bo państwo to jest monopol na przemoc i państwo przemawia językiem siły, rząd nie wysuwa propozycji, rząd wydaje rozkazy. W związku z tym takie dziedziny powinny być zarządzane przez państwo, które w jakiś sposób wiążą się z administrowaniem tą przemocą, a więc wojna i siły zbrojne, bezpieczeństwo wewnętrzne i policja, wymiar sprawiedliwości, całe te tam prokuratury, wszystkie więzienia i tak dalej, polityka zagraniczna, bo w polityce zagranicznej element siły jest bardzo istotny, o czym niektórzy zapominają. No i wreszcie finanse, bo ktoś musi pieniądze zbierać, nawet siłą musi je wymuszać, w związku z tym finanse. I kolejna taka, to nie policja środowiskowa, to znaczy gospodarki przestrzennej i
ochrony środowiska, bo są pewne szkody, które mogą być nieodwracalne i tu państwo powinno w imię bezpieczeństwa powszechnego powinno takich rzeczy pilnować. Natomiast infrastruktura nie. Infrastruktura może być niepaństwowa. Proszę państwa, na razie na tym kończymy. Do następnego razu, bo tu pytań jest całe mnóstwo, także ja nie wiem, czy ze wszystkimi sobie poradzę, ale dziękuję, że państwo mi te pytania przesyłają.